Cześć, witam Was w tym odcinku. Dzisiaj mam dla Was kilka informacji odnośnie WOTA. Pierwsza z nich to kolejny pojazd, tym razem FV4005, łamane przez dwa. Jest to kolejny brytyjski terek 10 poziomu, tak jak FV183. I tutaj macie przykładowy wygląd tego niszczyciela. To są pierwsze kontury, także jeszcze tutaj wiele może się zmienić. Przypomina troszeczkę Arla z tą wieżą. Znowu kolejny gigant działo, no tutaj raczej się spodziewaliście tego 183 tak jak zresztą jego brat FV no i tutaj parametry 1450 HP miał w pierwszych fazach testowych ale że okazał się za słaby no to buffnęli i tutaj mamy teraz 1850 to jest dalej wiadomo jeszcze super test, więc przed tą fazą kiedy my będziemy mogli sobie nim pograć, popatrzeć jak się sprawuje, jeszcze wiele czasu minie, ale no już troszeczkę widzimy informacji o nim. Będzie miał on także wieżę, to chyba już widać, będzie ona się oczywiście obracała powoli, ale przynajmniej powinna obracać się całkowicie o 360 stopni. Czy tak będzie to jeszcze nie wiemy, natomiast wydaje się, że tak będzie. Tutaj ten news, jakby o tym pojeździe, informuje nas, że raczej w przyszłym patchu nie będzie nerfa zasięgu widzenia. Dlatego, że już wcześniej, kiedy pojawiły się informacje o, yy, dajcie mi przypomnieć, yy, o Charioterze i Fale 4004, widzieliście tam zasięg około 380 metrów. Tutaj będzie 390, czyli nici z nerfa zasięgu widzenia u TEDeków, prawdopodobnie przełożyli to na przyszłość, dlatego, że okazało się to zbyt drastyczne. Natomiast no mówię, raczej yy, nie będzie tego nerfa i okazuje się, że na ten moment jest 390 metrów. Szybkostrzelność. Jak widzicie, była bardzo niska. W zwykłym e-fale, yy, tylko wejdę na wodę Info, jest to około 2 strzałów na minutę. Czyli tak 30 sekund, prawda? Tutaj będzie ponad 2 minut na minutę, ale dalej będzie to ilość. No niewielka, przynajmniej taki jak pancer, ładuje chyba 22 sekundy, no a ma zdecydowanie lepsze pociski, bo i ma e, kumule i ma także przeciwpancerne. Tutaj e, rate of fire dwa pociski na minutę. No tak, jak mówiłem, słabo. I teraz, e, jeżeli już skończyliśmy e, parametry, działa, można przejść do mobilności. Będzie to troszeczkę szybsze od zwykłego FV. -a. 35 km maksymalna prędkość. To i tak jest niewiele, ale no, na pewno będzie szybciej i teraz też już wiecie dlaczego Wargaming tak bardzo chciało znerfić yy, poprzednika, tak? który miał 183, po prostu yy, był zbyt wolny. Dalej, no tutaj mówię, zasięg 390 metrów, pancerz 76. To jest jakiś chyba żart, yy, teraz ten pojazd po prostu będzie przebijany z hajków, nawet taki będzie mógł go przebić, czyli <gryw> 300 damage'a. To będzie norma. Pancerz wieży, 14 mm z każdej strony, także nic. Jeżeli trafi go artyleria, to prawdopodobnie może spaść nawet na strzał. E, penetracja, no tutaj jest już lepiej: 310 na APE-u, Heshe 230 i Haikit zwykłe 92. DPM, no to 2300 na minutę, czas przeładowania 29 sekund i ilość amunicji, 12 pocisków. Bardzo mało. Tak naprawdę da się wystrzelać tyle pocisków w jednej bitwie i to spokojnie. Zresztą takie same rzeczy da się zrobić na. To tak jak S51, tam moduje się 30 parę sekund, te też spokojnie można się wystrzelać. Tylko, że tam jest artyleria, tutaj mamy TDK, a TDK, wiadomo, łatwiej mają z znalezieniem miejsca na strzał. I teraz elewacja i depresja działa. Wygląda to całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o wychył działa w pionie minus 5 stopni. Wydaje mi się, że będzie można tym w miarę się za kogoś górko ustawić i strzelać. Podsumowując, FVA 4005, łamane przez 2, będzie to gorzej opancerzone FV, który i yy, tak wiadomo, nic yy, nie dinga, praktycznie troszeczkę szybszy z, takimi, yy, z takim samym działem 183 mm. Nie będzie po prostu żadną nowością. Wydaje mi się, że nie sprawdzi się i. Nie będziecie jakoś wielką popularnością, ale może coś z tego będzie. Także to jest pierwsza informacja na dziś, druga to ekranu ładowania nowych map. E, o nich mówiłem już wcześniej. Pierwsza to zaginione miasto. E, tak, tak wygląda teraz ekran ładowania. No, Przyznacie bardzo ładnie, tak? Tylko kwestia jest tego, czy to nie spowolni wczytywania się po prostu do bitwy. E, już w przeszłości istniała modyfikacja, która pozwalała właśnie na takie ekran ładowania ładniejsze, tak? Kolorowe, upiększone w efektami graficznymi. No, ale na pewno o kilka sekund wolniej się wczytywało do bitwy. No był to taki minus tego, prawda? Mieliśmy jakiś efekt graficzny, ale spowolniało to wczytywanie. Ciekawe jak będzie z tym, mam nadzieję, że to będzie kwestia sekundy, dwóch maksymalnie. Dlatego, że no czasami... Osoby, które mają gorsze komputery, wczytują się nawet i po czasie, prawda? A to jest jednak jakaś yy, gorączka tego wszystkiego. Tutaj macie Mindengard naprawdę ładnie to wygląda. Yy, tutaj są te górki, o których mówiłem, a tu jest to miasto na środku. No przepięknie, prawda? Rundberg zimą, no nic nowego, tak? Te same miejscówki, wszystko praktycznie identycznie wygląda. Nic ciekawego i zaginione miasto tutaj. Yy, no naprawdę też ładnie to wszystko się prezentuje. No i to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze newsy. Ostatnio mnóstwo informacji się pojawia o wocie tak naprawdę. Yy, wydaje mi się, co dlatego yy, jest, że niedługo będzie aktualizacja 9.5 i Wargaming chce jakoś tutaj zwrócić uwagę na swoje modyfikacje, odwrócić uwagę od Wortendera i resztę produkcji. Dobra, w takim razie ja dziękuję za uwagę. 一刀出闪亮。